Cześć, Marek i Dorotka Siuta z tej strony. Dzisiaj nasze podziękowanie za drugi wielkopolski rajd historyczny, który parę dni temu zakończył się w Poznaniu i okolicach. No, mieliśmy okazję drugi raz w tym rajdzie uczestniczyć. W zeszłym roku byliśmy jako nasza załoga, naszą kanciarą, naszą celiką. W tym roku zawodnicy, tutaj nasi konkurenci, a zarazem i koledzy, wpadli na taki pomysł, żeby Dorotę zaprosić jako pilota Poloneza. Jechała z Jackiem Grochowskim. Na taki pomysł wpadli, ponieważ pilot Heniek nie mógł jechać. Także ja miałem okazję zobaczyć rajd z punktu widzenia, że tak powiem, członka zespołu. Natomiast Dorota jechała jako pilot z Jackiem Grochowskim Polonezem. Także jeszcze raz, Jacku, dziękujemy za docenienie, za zaufanie. Cieszymy się, że Dorota nie zawiodła i było bardzo fajnie. Rajd generalnie, to będę parę razy pewnie podkreślać, zorganizowany był tak, że widać, że organizatorom zależy na tym, żeby to jednak była zabawa. Nie robią tutaj z tego na siłę jakiejś konkurencji, za którą wydaje by się, żeby jakieś tam, nie wiem, miliardy szły i nie wiadomo jakie kariery. Także ze strony organizatorów bardzo fajna atmosfera, szli na rękę uczestnikom, bardzo gotowi do wsparcia na każdym etapie, bardzo nawet zachęcali nas jeszcze do udziału, zanim padła decyzja, że pojedziemy właśnie w takiej roli, w jakiej wystąpiliśmy. Także tutaj na pewno duży plus. Tradycyjnie rajd się zaczął na rynku w Swarzędzu. Tam ta miejscowość też bardzo zainteresowana. Były władze, był burmistrz, honorowy start, elegancki, przedstawienie każdej załogi, ludzie przyszli oglądać, lokalna telewizja to pokazywała, w ogóle jeszcze była też Motowizja na miejscu i Telewizja Polska, także dosyć duże tutaj wsparcie medialne. Jeśli chodzi o tą telewizję ze Swarzędza, już widziałem w internecie relację, którą zrobili, bardzo ładnie tam pokazany cały start, także fajna sprawa. No i stamtąd rajd przebiegał swoimi trasami. Trasy, z tego co Dorota opowiada, z tego co ja też widziałem, bardzo bezpieczne, asfaltowe. Tam jeden fragment był tylko szutrowy. Udało się wytyczyć drogę w miejscach, gdzie był mały ruch, gdzie naprawdę można było się skupić na regularności, przyrządach, jeździe i na tym, na czym taki rajd polega. Także tutaj to, na co my zawsze zwracamy uwagę największą, czyli bezpieczeństwo tej trasy i taka przyjemność samej jazdy, była jak najbardziej zachowana. Ja akurat osobiście jedyny, że tak powiem, fragment rajdu, który przejechałem na prawym fotelu, to był odcinek kalibracyjny. No taki był, powiedzmy, no fajnie, że był długi, bo on tam liczył chyba 4700 metrów, także można było się dość dobrze dokalibrować. Natomiast on przebiegał generalnie ulicami, no taką główną ulicą przelotową przez Poznań. Do tego jeszcze zaczynał się na przystanku i kończył się na przystanku komunikacji miejskiej, gdzie trzeba było stanąć. No także to było takie, no długi odcinek, dobrze się dokalibrowaliśmy za pierwszym razem, ale ja osobiście wolę odcinek kalibracyjny, który jest gdzieś na odludziu i na przykład można go sobie spokojnie przejechać w jedną stronę, w drugą, w trzecią, sprawdzić jak się dokalibrowaliśmy, uśrednić sobie ten wynik. No tutaj w dużym jednak, na długiej, ruchliwej ulicy, gdzie trzeba było zawracać, było dużo świateł, no to dość dużo czasu by to zajęło. Same odcinki RT i wszystko, natomiast bardzo, bardzo fajnie. Przy czym PKC, punkty kontroli czasu, były policzone dosyć ciasno. Tu nawet obserwator jechał za jedną z załóg, która przejechała dany fragment rajdu bezbłędnie, i odcinek RT, i odcinek później jechali przepisowo odcinek, sekcję dojazdową. No i ciężko było się w tych PKC-ach zmieścić, także taka cecha tego rajdu. No ja jak zwykle uważam, że jednak żadna forma sportu samochodowego nie powinna zachęcać czy stwarzać ryzyka nadganiania wyników w ruchu drogowym, także ciasne PKC moim zdaniem nie do końca w tej formule rajdów są zaletą. Tam jeszcze nawet był taki element też bardzo fajny w ramach stulecia niepodległości Polski. Rajd też honorował pamięć powstańców wielkopolskich. Załogi odwiedzały miejsce, w którym można było złożyć kwiaty pod takim pomnikiem, miejscem, tablicą upamiętniającą ofiary powstańców, którą złożyli ginąc w powstaniu wielkopolskim. No też jeżeli takie coś się łączy z fragmentem trasy na PKC-u i potem niektórzy z tymi kwiatkami tam biegają, no to wygląda to dosyć,
dosyć dziwnie, no ale może taka specyfika upamiętniania w ramach rajdu powstańców wielkopolskich. Oprócz prób na regularność były na tym rajdzie też próby sportowe. Moim zdaniem ich najlepsza forma, jaka może być w takich rajdach, czyli próba sportowa była odrębnie liczona, była osobna nagroda za próby sportowe. Kto chciał, mógł w nich pojechać. Raz, drugi raz pilot mógł się zamienić z kierowcą, kto inny mógł jechać. Natomiast do mistrzostw, do regularności były liczone tylko odcinki RT. Moim zdaniem jak najbardziej taka formuła jest fajna. No i tych prób było kilka na torze Poznań, na torze w Betnarach. To uważam, że ciekawy pomysł i jeśli mają takie próby być, to właśnie niech one będą jak gdyby okazją do pościgania się przy okazji rajdu na regularność, a niech nie wpływają na rajd na regularność, no bo jednak jak sama nazwa wskazuje, no to jazda w regularności no nie polega na ściganiu się z czasem, tylko na ściganiu się, na dążeniu do tego, do czasu idealnego. Jeśli chodzi o to, co w zeszłym roku było największą, nie, że tam kompromitacją czy czymś, no ale położyło się cieniem na tym rajdzie, no to był problem z odczytaniem pomiaru czasu. W tym roku udało się ten błąd wyeliminować całkowicie. Pomiary czasu były odczytane idealnie w czasie, kiedy trwały próby sportowe. Organizatorzy wyniki sobie sczytali. Nie trzeba było do wieczora czekać, od razu podano wyniki tych wszystkich prób na regularność. No i można było wręczyć nagrody, a tradycją dla tego rajdu są nagrody w takiej postaci, czyli statuetki wykonane z elementów samochodów. Tam były jakieś tłoki, jakieś chyba były z cylinderków hamulcowych, prawda? Nie wiem z czego dokładnie, ale marmurowa podstawka z elementem samochodu, tak więc bardzo fajna statuetka zamiast pucharu, wizytówka Automobil Klubu Wielkopolskiego i tego rajdu. Fajnie, że ta tradycja jest podtrzymana. Tym bardziej fajnie, że udało się Dorocie doprowadzić Poloneza Jacka Grochowskiego do drugiego miejsca z jedynie sekundą różnicy, jednym punktem do zwycięzców rajdu. Także miło nam, że taką ciekawą statuetkę mogliśmy do domu zabrać. No i jeszcze raz na koniec podkreślę, przyjemna impreza, cieszymy się, że pojechaliśmy tam, mimo że to kawał Polski, 480 prawie kilometrów z domu mamy do bazy tego rajdu, która była też w domkach na Malcie, na kempingu, bardzo przyjemnie. Cieszymy się, że wzięliśmy udział, życzymy organizatorom, żeby na tym poziomie, nie gorszym niż teraz, udało się kolejny raz ten rajd zorganizować. No i jeszcze raz dziękujemy za to podejście właśnie takie, że ma być przyjemnie, ma być bezpiecznie i ma to być zabawa dla wszystkich. Tak więc taki nasz komentarz i takie nasze podziękowanie dla organizatorów drugiego wielkopolskiego rajdu historycznego w Poznaniu. No to do zobaczenia w przyszłości. Cześć!